Witajcie, nowy filmik, jeszcze w ten sam dzień. Otóż dostałam przed chwilą telefon, że mój namiot już jest do odbioru, także oczywiście wsiadam i jadę, pędzę, ponieważ jestem ciekawa wszystkiego. Jest godzina 16, robi się korek. I w ogóle widzicie, mam kurtkę już na sobie, spodenki, już się piękne stroje zakończyły. Ponieważ mimo, że widzę, że jest 14 stopni na termometrze w samochodzie, to jednak ten wiatr jest, powiem Wam, naprawdę jest zimno. I zmarzłam już dziś, jak wychodziłam wcześniej. Było bardzo zimno. I stwierdziłam, nie będę ładnie wyglądać i marznąć, wolę się ciepło ubrać praktycznie. Zresztą ja całe życie mam takie podejście do ubrania, do ubioru. Owszem, nie chcę chodzić w dziurawych ubraniach, ale bardziej interesuje mnie na ogół praktyczna strona ubioru. I jeżeli mieszka się na Islandii, to jest naprawdę cecha pożądana tutaj, żeby być ubranym normalnie, ale też praktycznie, ponieważ właśnie widzicie, takie jest lato, jakie jest lato, zimowe lato. Naprawdę jest taka, jakby to powiedzieć, to nawet nie można porównać tego w Polsce. I Wam powiem, że przez tyle lat to ja już nie pamiętam, jak jest w Polsce, ale ja myślę, że tak nie ma w Polsce, bo jednak w Polsce nie ma arktycznego wiatru i to jest coś zupełnie innego. I to jest tu i albo się to akceptuje, albo nie. Mamy wybór, jak zawsze. Widzicie, mieć ładną pogodę, słoneczko, ale w kurtce chodzić. No niestety, na dłuższą metę powiem Wam, że to jest trochę męczące. Po pewnym czasie zaczyna być obojętne, zaczynamy się przyzwyczajać. No i zawsze możemy skorzystać z podróży samolotem. Czy to do Polski w lato, tak jak dużo ludzi podróżuje, czy też tak jak Islandczycy. Ich ulubionym krajem podróży jest Hiszpania i powiem tak, oni, Boże, gdzie to jedzie mi tu na mój pas, gada przez telefon, o ja, jeszcze se skręć, tragedia. Islandczycy mają, bardzo dużo Islandczyków ma pokupowane mieszkania w Hiszpanii i to były te lata 2000, gdzieś tak 4, 5, 6, był boom. I ci, których było na to stać, po prostu kupowali sobie mieszkanie w Hiszpanii i jeździli już później sobie 3-4 razy w roku, na tydzień, na dwa, aby odpocząć. Jak wracałam z Teneryfy, spotkałam kobietę, która jeździła właśnie tak z 3-4 razy w roku sobie na Teneryfę, bo ona bardzo lubiła w ogóle i do Hiszpanii, ona uwielbiała i ona jeździła sobie pograć w tenisa. No to wiecie, dla nas takich robaczków świętojańskich, którzy jesteśmy tutaj, że tak powiem, pracujemy ciężko za te najniższe stawki, no to tak trochę jest niewyobrażalne, ale taka jest prawda. Islandczyków stać właśnie na to, żeby jeździć, sobie do swoich domów, czy po prostu na hotele ich stać. Nie ukrywając, to są ludzie, którzy mają firmy, którzy po prostu mają duże te firmy, mają domy. Ja pamiętam, ta kobieta właśnie budowała sobie dom i dzisiaj kupno mieszkania jest trudną rzeczą. A jeżeli ktoś buduje sobie dom, no to jest jeszcze trudniejsze. Także wiecie, i loty do Hiszpanii, także no, tak większość z nich żyje, taka jest prawda, więc tutaj nikt się tak za bardzo nie przejmuje temperaturą, jaką dzisiaj mamy, ponieważ wszyscy się cieszą, że jest słońce, doceniają, że nie ma deszczu, nie ma wiatru, rozumiecie? To, że jest chłodno, jest okej, taka jest Islandia, jesteś na Islandii, usłyszysz, wyciąga się grilla, na balkon grill, czy na w domkach, jak się mieszka, w domu po prostu na tarasie, prawda? Jest grill, jest rodzina.
rodzinne spotkanie czy kolacja. I tak właśnie tu się, fajny samochodzik, już się właśnie tak tutaj, no, tak się spędza właśnie czas. I ludzie to doceniają właśnie, że jak jest ta ładna, piękna pogoda, to każdy stara się jak najbardziej skorzystać. Dzisiaj mamy piątek i na 100% cała masa ludzi, pół narodu, jedzie na domek. Domek letniskowy, który też duża ilość ludzi ma te domki pokupowane, a tych, których na to nie stać, którzy pracują tutaj w związkach zawodowych, można wynająć sobie taki domek. Ale niestety tych domków dla wszystkich nie ma. Straszne kolejki są, jakieś losowania słyszałam, że są. I można latami nawet się na ten domek nie dostać. Za moich czasów, jak ja pracowałam, tak nie było. Po prostu szłam i ogłaszano, że na przykład na wakacje będzie tam w jakimś dniu trzeba złożyć na domek. Można się nie dostać, ale to, co jest teraz, to słyszałam, to jest dużo trudniej w tej chwili taki domek wynająć i można po prostu się nie doczekać, bo tak jak mówię, ale jak wyglądają te domki? Te domki wyglądają tak, że powiedzmy o godzinie 16 dostajemy pozwolenie na wejście do tego domku. No i mamy wszystko, mamy całkowicie wyposażoną kuchnię, bez jedzenia oczywiście. Mamy chyba kołdry na przykład są bez poszewek, poduszki. Ja nie wiem, dlatego że ja zawsze jeździłam i tak ze swoimi, także ja nie lubię pod czymś, jak ktoś tam śpi. Ale wszystko, normalne mieszkanie czy domek, bo też są mieszkania ze związków zawodowych, to wszystko jest po prostu tak zorganizowane, że ty nie musisz szukać łyżeczki czy, nie wiem, słoika nawet, bo może ktoś zostawił słoik i tam znajdziesz słoik pusty, żeby coś schować. To wszystko jest kulturalnie pięknie, ładnie właśnie zrobione i już jestem pod sklepem i ludzie to szanują. Oczywiście są zasady, że trzeba wszystko wyczyścić, jak się opuszcza takie domki czy mieszkanie właśnie ze związków zawodowych. I tak, ja teraz wjeżdżam do sklepu po mój namiot. Skoro mi już dzwonili, że jest, to chyba go wam tym razem uda mi się pokazać. Jestem z powrotem w samochodzie i tu jest oto mój namiot, mój mini ultralight Van Gogh. Piękny namiocik, leciusieńki, ponieważ waży 1,80 kg. Do tego dokupiłam sobie tutaj górę, czyli do kuchenki, żeby gotować, bo zapomniałam. I kupiłam sobie jeszcze pasy. Takie paski, wiecie, po prostu do przytroczenia na przykład śpiworu. Ponieważ śpiwór, który mam, nie ma takich pasów i to może się przydać, nigdy nic nie wiadomo. Także jestem zadowolona. Jestem bardzo zadowolona, bardzo się cieszę, że mam w końcu ten namiot, który nie należy do najtańszej opcji, ale jest najlepszą opcją, jeśli chodzi o Islandię, ponieważ ten namiot jest na 6000 mm wody, deszczu, co oznacza, że jest deszczoodporny, jeśli chodzi o islandzkie warunki, też jeżeli chodzi o wiatr, jest niski. I to wam powiem, jest warto właśnie wiedzieć o tym, bo jest cała masa tanich namiotów w tej chwili. Można naprawdę kupić tanio namiot, ale wiecie, tanio czasami się przepłaci, bo po prostu za chwilę pójdziemy, on się zepsuje, czy on będzie przeciekał, albo go zwieje w ogóle tutaj na Islandii i on się może nie nadać. Oczywiście zaraz znajdą się tak jak wszędzie, o, ja kupiłem najtańszy i mam go 10 lat i co roku w nim śpię. Dobrze, ale ja postanowiłam kupić coś trwałego, dobrego, a przede wszystkim lekkiego. Także tu uwaga, 1,8 kg za dwuosobowy namiot jak najbardziej do mnie przemówiła. Jednoosobowy był w cenie, przepraszam, bo jestem na skrzyżowaniu, o wadze 1,5 kg. Także sami rozumiecie, jeśli gdzieś się idzie, to fajnie mieć wszystko lekkie i być zadowolonym, że nie dźwigamy 20 kg, a dźwigamy na przykład 15. No niestety każdy kilogram później się wyczuwa, także ja jestem bardzo zadowolona.
naprawdę jestem bardzo zadowolona. W końcu po 2 miesiącach mam swój wyczekany namiot, który wybrany już w marcu albo i w lutym miałam. I tak, tak to właśnie się przedstawia. No to znaczy teraz właśnie trzeba czekać. Pan w sklepie powiedział mi, że to lato jest chłodne, ale w zeszłym roku, w maju, też był chłodny maj, a jednak lato mieliśmy ładne. Także widzicie, jest jakaś pozytywna na dzisiaj wiadomość, że jednak ludzie optymistyczniej. Zobaczcie, jak Islandczycy optymistycznie podchodzą do życia. Nie powiedzą, ojej, bo zimno jest i co teraz, kalesony, trzeba szukać, co za kraj, w ogóle wieje cały czas, jest zimno. I jakbyście to tak słuchali cały czas, już głowa paruje, z uszu para leci. A Islandczyk podchodzi właśnie do założenia, pięknie słońce świeci, trzeba korzystać, bo w zimę jest ciemno. No, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. A mnie chyba głowa już też boli. Teraz na Islandii widzę, jest dosyć dużo trzęsień ziemi. Bárðarbunga, wulkan się trochę odezwał i koło właśnie tam Grindaviku znowu się trochę odezwało. Cała ta linia, ten pas, gdzie płyty tektoniczne ziemi na Islandii się schodzą. Dzisiaj jest wysypany po prostu samymi trzęsieniami ziemi. No słuchajcie, no nigdy nie wiadomo, kiedyś ten wulkan ma wybuchnąć. Hekla, czy Grímsvötn, czy Katla, czy niedawno, który był Eyjafjallajökull 10 lat temu. No po prostu ja uważam, że już jest czas, żeby któryś z wulkanów się odezwał, bo naprawdę jest bardzo długo cisza. I słuchajcie, nie wiadomo, wszystkich. Te osoby, które spotkałam ja, narzekały na ból głowy. A to jest właśnie spowodowane ciśnieniem. I ja też od 2 dni taką czuję, wiecie, tak jakby mi falowało coś. Właśnie te napady, paniki moje, to są bardziej takie też spowodowane tym, że ja czuję, że mi coś faluje. I pojechałam do jednego sklepu i tutaj tak się źle dziwnie czułam, że musiałam siedzieć, wyobraźcie sobie, jak taki uzależniony człowiek w telefonie, żeby po prostu nie patrzeć, co się dzieje dookoła mnie, tylko żeby tu tak się skoncentrować. I powiem wam, że pomogło. No, także moja wycieczka się zakończyła na tę chwilę. Jutro zimowe lato przychodzi do cioci. Będziemy razem rozkładać namiot. Dziecko na to czeka. Tak, tak, zimowe lato czeka na ciocie, żeby rozłożyć razem z ciocią namiot. No, ja was pozdrawiam serdecznie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I tak się z wami żegnam, parkując w miejsce, nie wiem nawet już które i jakie, z której strony. Nie wiem, zaraz w krzaki pewnie wjadę, jak to ja. Aha, bo ja już nawet nie widzę, gdzie ja jestem, bo wiecie, w lusterkach same krzaki widać teraz. Ale tu było moje ulubione miejsce i ktoś mi wjechał parę miesięcy temu, a ja stwierdziłam, a to sobie tu stój, bo ja sobie będę chodzić drugą stroną, ale dzisiaj ktoś wjechał na moje, więc ja sobie wjadę tutaj. Tak, to na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, na razie, cześć.